Siemka, ze strony Brosout, a to jest kolejny odcinek z Harry Potter i Kamień Filozoficzny na PlayStation 2. O, jako sobie pamiętacie, troszeczkę zbyt bardzo przesadziłem z tamtym odcinkiem. Bo nie mogę go tak wyrzucić. Ej, żaluwa. Matko, idź tu. Psie! Chodź tu. That's a challenge shield, Mr. Potter. You need to collect them all for the highest goal. Okay. A pumpkin pasty. A pumpkin pasty. Jezu, nie chce mi się tak przesunąć kamera. No, sama mi się teraz przesuwa. Wow. Dobra, spokojnie, Harry Potter. You are fucking brave. This is joke? No i powiedzcie mi, czy to miało sens? No co to było? Nie wiem, naprawdę. No co to było, no naprawdę. Teraz pasuje. Napierdol. Co za syf. Dobra, tam pewnie Defindo będzie potrzebne, tak mi się wydaje. Chociaż Defindo w sumie było w pierwszej części. Na pececie bynajmniej. What was that? Hey, what? Co to było? Okej. Dobra, musimy ten bloczek pewnie przesunąć. Dobra, puść. Okej. O, tam jest w ogóle shield. Okej. Dobra, czy ja mogę na to wejść? Nie. O ja pier... Co tam było, no? Dobra, niech mnie coś zabije, co? Ej, trafisz? Dzięki. On musi mnie zabić, bo mi się znowu musi ten blok ogarnąć. Dobra, ostatni raz, ostatni raz. Dzięki. Dobra, po oto. Nie. O Boże, zaraz wracam. Dobra, jestem w tym samym miejscu. Słuchajcie, teraz nie bierzemy tego bloczku do dziurki. Nam się to zbuguje. A ja chcę wejść sobie tutaj, bo tu jest skrzynka. Ojej, to taka zwykła. Mam nadzieję, że będzie warto. A pumpkin pasty. Są żarty. Serio, specjalnie robiłem cięcie. Po to umierałem, żeby zebrać sobie pumpkin pasty. Dobra. Ja sobie nie mogę tego pominąć.
Będziecie musieli oglądać pod nogi. Dobra, tam są skrzyneczki, ale czy ja chcę tam iść, to ja nie wiem. Tam są dwa shieldy i ja myślę, że chyba zanim je wezmę... O Jezu. Auć. Dobra. Posi. A cauldron cake! A cauldron cake! Ja się zauważyłem, że tylko ja daję. What? All treats can be feed the owls to encourage them to the favors for you. Przysmaki sowy potrafią nakarmić sowy. Encourage to ja nie wiem w ogóle co to znaczy. Ale wiem, że to są cukierki dla psów? Brzmi jak dla psów. A pumpkin pasty. Dobra, pumpkin pasty. Dobra, i teraz zajmujemy się tymi gówniakami. Chodź tu, gówniaki. I... Już. Lesz. A challenge shield. Dobra, mamy karciochę. Albo zestaw kart. Nie, jedną karciochę. A wizard card. Dobra, co to będzie? Ulrich the Oddball. Medieval, dates unknown. Highly eccentric wizard who is famed, among other things, for wearing a jellyfish for a hat. Ulrich the Oddball, średniowiecze, nieznane daty. Wysoko ceniony czarodziej, który został osławiony przez różne rzeczy, na przykład nosząc meduzę na głowie. Jako czapkę. Tak. To w pełni normalne, tak? Widzieliście już tak niejedną osobę. I pią. Chodź tu, gniaku. No nie mówcie, że tu jest jeszcze jeden. Pią. Nie ma gówniaków? Nie ma. Dobra. O, mam challenge shielda. Challenge shield. A cauldron cake. Cauldron cake. Nie wiem po co, ale biorę. Też wezmę. Szkoda, że on jakoś to szybciej nie otwiera. Pumpkin pasty. Dobra, ogarniemy sobie właśnie to Lumos dzisiaj. Nie mogę wziąć fasolki, trudno. Dobra, to się wzięło. Widać było takie zawiasy. Dobra, i idziemy... Tutaj. Wejdziemy sobie na górę, bo widzę, że też jest tutaj bloczek. Co tu jest na górze? Fasolki, Boziu, a ja nie mogę ich zbierać od tamtego odcinka, bo mam spełniony plecaczek, nie? A pumpkin pasty! Dobra, to cofamy.
Uda nam się dziura otworzyć, czy... Nie wiem... A, jak korka... Nie! Co to jest? Sprawdźmy to. Hedwig! Hedwig, aha! Po co nam był ten przysmak losowy? No, nakar. Tam widziałem drabinę u góry. To nie przyzwie. Jezu, jaka długa. I by mi się nie chciało po niej wchodzić, nie? Współczuję cię, Harry. A, okej. Ups, tam widziałem impa na górze. Jezu, jak tu można wyprostować? A, dobra, tak się prostowało kamera. Dobra, chodź tu, gnoju. Dobra, chodź tu, gnoju, w fałdę. Na tu, gówniaku. Nie w tą stronę, Harry! Chodź tu. Oni są płaszczy, jak nie wiem co. O! Tam mamy książkę Lumos. Chociaż ja bym na początku sobie wszedł tutaj. Z czasami czegoś tu nie ma. Nie, nie mogę tu wchodzić. Więc... O! Proszę bardzo. Nie zauważyłbym tego. Aha. Dobra, bierzemy Lumos. Tak? Ups. Coś się zarwało. Lumos. If correctly incanted... Blablabla. Incantacja Lumos, bla bla bla. O Boże, nie chciałem! Ciemna trójkąt. Dobra. Wow! The Lumos spell! Maybe I could use this to find my way out. Lumos! Aha! Okej. O matko kochana! Matko, nie, 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 nie. A cauldron cake! A cauldron cake? Cake? Lumos! To widzę, że nie może mnie tak jemnąć jak Flip Lendlow. A challenge here! Ej! Tu było wejście. Halo? Lumos! Lol? Czekajcie, ale ja najpierw nie chcę tam wchodzić. Lumos! Ja chcę najpierw sobie poogarniać wszystko. Matko. O, patrzcie, kolejne! Lumos! Patrzcie, już czerwone jest, lol. Czemu się zrobiło czerwone? O, teraz zielone. Dobra, sprawdźmy, co tutaj jest. Mamy fasolki i kartę! Proszę bardzo. Czyli co, będę musiał używać Lumos, żeby szukać takich przejść, nie? A wizard card! Dimpfner Firmage, 1612 to 1698. Famously abducted by pixies while on holiday in Cornwall and lived in mortal dread of them thereafter. Failed to persuade the Ministry of Magic to have all pixies humanely destroyed.
sławna, zaatakowana przez chochliki podczas wakacji w Cornwalli. Żyła z nimi normalnie? Chyba, nie wiem. Persuade. No, Ministerstwo Magii chciało wyniszczyć wszystkie chochliki. Humanitarnie. Tak to mówię. Super, tak, po polskiemu. Pumpkin pasty! Po co ja to otwieram? I cały czas pumpkin pasty! Pumpkin pasty! Pumpkin pasty! Dupos! Dobra, nie ma tu nic. Nie, muszę serio uważać na to przepaście, bo można się w nie bardzo łatwo władować. No właśnie. Nie mu... Serio, ta kamera jest czasami serio tragiczna. Ja pier... Aha, tak to działa. Okej. Jakoś daję radę. No tylko jeszcze jedno. Dobra, dam radę. Gisz ma to. O! Fliflendo! A challenge shield! A challenge shield! Aha, jedno przejście się odblokowało tylko. A cauldron cake! Ej, czasami myślę, że tu będzie coś innego niż cauldron cake! Chyba pumpkin pasty! A pumpkin pasty! Pierdol. Dobra, sprawdźmy, czy tu nie ma może jakieś przejść, co? Lumos! Czemu się robi czerwone? Lumos! Nie mówcie, że tutaj też będzie coś takiego, nie? Nie? Czy z tego cieszyć, czy nie? W sumie sam nie wiem. Okej. Żebym sobie sprawdził, czy tu nie ma jakichś fajnych ukrytych przejść. Ukrytych przed moim widokiem. Ale dobra, nie ma. Najwyraźniej. No, do tyłu. Co, zaciąłeś się? Ja pierdolę, sapajac. Było tak fasolek, to tak dużo nie straciłem, ale pomimo tego i tak będę musiał przecież tu wrócić, nie? Bo te Defindo były. Dwie kurtyny takie. Tak mi się bynajmniej wydaje, że to będzie Defindo. Z tyłu są przyciski. Boże, aż mi się przypomniało Tomb Raider 1, albo Anniversary. Te... w Atlantydzie. Matko.
co to jest. No... w to nie wierzę. Okej. Okay. Ja myślałem, że użyję. Wow. Ej, to znika po czasie? Nie no, wydaje mi się, że nie. Whee. Brawo. Brawo. Po co się złapać? Po co? Trzeba kurwa umrzeć. Jak na Pottera przystało. O, challenge shield. Challenge shield. Już siódmy. Dobra, teraz się przydasz. I still have use for you. Ale z tego co widzę, to chyba właśnie te platformy jednak nie znikają. Wow, teraz się złapałeś. No dla... no Blackser? Osiągnięcie. O, Glory Hole. Siemano. Czekajcie, czy tu nie ma pułapki albo przejścia? Jest, proszę bardzo. No jaja, co robicie? O, dobra, chociaż tyle. A wizard card! A wizard card! Gifford Ollerton, 1390 to 1441, famous giant slayer, killed the giant Hengist of Upper Bantan. Sławny zabójca gigant... olbrzymów, sorry. Zabił olbrzyma Hengista z wyższego Berntun. Dobra. Czekaj, ile już mam tych kart? Dobra, Glory Hole here. Lumos! O, proszę bardzo. Zaraz sobie ogarniemy tylko co tutaj jest. Lumos! Nic, lol. Dobra. Idziemy tutaj. Lumos! Aha, my jesteśmy na początku, dobra. Wracamy. I zaklinował się i patrzy w tą ścianę, nie? Kurwa, co ja mam robić? Good one, Harry. I'll give that a B. B? That's all for today. Class dismissed. Czemu B, a nie A? Śmieciu głupi. Jak możesz? A ten co zrobił? Lol. A no tak. Zapomniałem. Czy mogę się rozejrzeć po sali? No to wiem. Przecież to powinienem, nie?
O nie. Siema Quirrell. Pewnie jak będę z nim gadać, to będzie mi kazał wracać do tamtego zadania. A my nie chcemy. Harry, I'll show you where the flying lesson is. Follow me. O, flying lesson, proszę bardzo. So good. So good. W ogóle patrzyłem sobie w tamtym odcinku, co mam z... Przeczytałem ponownie tę tablicę i rzeczywiście na tych błoniach powinna być ta teoria magii. Chyba była to Cassandra Weblatsky. Nie, chyba nie. Hufflepuff słabo, Ravenclaw słabo. O, my o jeden punkt lepszy od Slytherina, pozdrawiam. No powiedzcie mi, gdzie ja mam znaleźć tą teorię magii? Może tutaj jest, co? Dobra, ale widocznie musimy iść za Ronem. A ja przejdę się naokoło. Rozejrzeć się właśnie za tą teorią magii. A może za jakimś przejściem też? Chociaż wątpię, żeby to tutaj coś było. Jeśli chodzi o to przejście. Nie no, tej teorii nie ma na pewno na środku. Bym raczej zauważył. Ale chwila. Tu mamy drzwi w ogóle. Nie do otwarcia. Okej. Okay. Siemano. O. Jest Mr. Good afternoon, class. Siema. Good afternoon, Madam Hooch. Madam Hooch. Welcome to your first flying lesson. Well, what are you waiting for? Everyone step up to their broomsticks. Your broom is now configured. If you want to alter the configuration, out of him. You see before you a course comprising enchanted rings. What you must do is to fly through as many of these rings as possible in the correct order. Are you ready, Potter? Begin! Right. Now for the examination, where a grade will be awarded depending on how well you complete the course. Okay. Nie wiem po co jest to prawo, ale na nagraniu zobaczę bardziej. You missed a ring. A to czas jest chyba. Chyba. Thank you.
nadzieję, że 30 będzie dobrze. That's a few you missed, Potter. Truly excellent. You receive A+. A+. If you want to try and improve your flying grade, come back and see me here at any time of the day. Okej. Okay. Proste było w sumie. Dwa minąłem tylko. Niespecjalnie. Well done, Mr. Potter. You've earned your house a few points there. Longbottom, your turn. Wow! Oh! Mr. Longbottom. No, wieczna kaleka w tej szkole. Poneville z Gryffindoru. Pozdrawiam. Oh dear, it's a broken wrist. Come on now, it's all right. Up you get. Co, będę się teraz ścigać? None of you to move while I take this boy to the hospital wing. Come on, dear. Did you see his face? Maybe if the fat lump had given this a squeeze, he would have remembered to fall on his fat backside. Give it here, Malfoy. No, I think I'll leave it somewhere for Longbottom to find. How about on the roof? What's the matter, Potter? Bit beyond your reach. Give it here, Malfoy, or I'll knock you off your broom. Huh. Czy jednak będziemy się ścigać z Malfoyem? Szczerze mówiąc, too slow to catch me. Szczerze mówiąc, się tego nie spodziewałem. Przecież w innych częściach tego nie było. Znaczy był pościg, a nie był. No tak. What's up, Potter? Too slow to catch me? Tak, na pewno. Jebany! Chodź tu, psie. Think you can catch me? Come on then, Potter. Come on then, Potter. To jest chyba inny aktor głosowy, tak mi się wydaje. Can't you fly that broom, Potter? Nie mogę go flipnąć. Can't you fly that broom, Potter? What are you waiting for, Potter? Give up now if you're afraid. Nice. Widzę, że na mnie czeka. Can't you fly that broom, Potter? O, bo go złapałem. Chyba tak. Mhm. Don't think this is the last of it, Potter. I'd take you on any time on my own. Tonight, if you want. Wizard's duel? What's the matter? Never heard of a wizard's duel. Of course he has. I'm his second. Meet me tonight on the fourth floor. Wands only. No contact. O kurde. Bitwa o północy. Tak się nazywał jeden z działów. Rozdział, znaczy w Harrym Potterze. W książce, nie? A w innym tego nie było. Dear Harry, would you like to come and have a cup of tea with me this afternoon? I want to hear all about your first day. Hagrid. Hagrid's bound to be in his hut. Come on, Harry, follow me! Nie jestem głupi, już byłem tam. I am not stupid, Ron. Fuck you. Tu mi się sama kamera obraca, kiedy idę. Bez sens.
Nie no, tu nie ma tej teorii magii. Może tu? Wow. Tutaj pewnie incendio będzie. Jest, jak ja się nie mogę doczekać całej tej gry, naprawdę. Na razie mi się strasznie podoba. Przydałby się czasami szybszy bieg po tych błoniach, no ale... Dobra, pójdziemy sobie teraz w prawo. It's close. No rzeczywiście gdzieś tam przy Hagridzie jest. To Hedwiga chyba, co? Nie mogę jej trafić, szkoda. A, Hedwiga mnie chyba chce zaprowadzić do Hagrida. O Jezu. Nie chciałby się chyba tu spaść, co? A, bo dobra. Whee! Nie ma tu nic. Bo w tamtych krzakach, co? To by nie było głupie. Chyba jak na mnie jednak tak. Ej, no gdzie to może być, jak nie tutaj? Nie mogę to walnąć. Zlumosować. Może światło potrzebujecie? Nie bądź to, że jesteście na słońcu. A wiecie, takiego magicznego. Magical. Albo tutaj. Nie mogę. No nie wiem. Może tutaj, co? Czekajcie. Magical theory by Adalbert Waffling. Now I just need to return it to the common room. Mhm. Dobra, bardzo, bardzo fajnie. O, tu jest Ron. Byliśmy tak blisko, nie? Tak blisko, jednak tak daleko. Make yourselves at home. This is Ron. Another Weasley, eh? I spent half my life chasing your twin brothers away from the forest.
Hey Ron, somebody broke into Gringotts. Listen, believed to be the work of dark wizards or witches unknown, Gringotts goblins, while acknowledging the breach, insist nothing was taken. The vault in question, number 713, had been emptied earlier that very same day. That's odd. That's the vault that Hagrid and I went to. Hagrid, I need to collect some ingredients for potions class. Do you know a good place to find plants in the school grounds? I have a lot of strange things growing out near my garden. You're welcome to go take a look. Be careful, mind. Wouldn't go wandering round at night. Then again, there's some pretty fearful things round here during the day. There you go. Be careful, Harry.